Siemano, z tej strony Piotrek, witam na kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj mamy tutaj, widzicie, filmik. Będziemy robić płatkę dla chomika, który jest tutaj, tam sobie siedzi. No i ją mamy tam. Ja już zrobiłem ją, poczekajcie. O, tutaj. Tam jest, zaraz coś będziemy doprawić. Poprawiać jeszcze. Muszę tu przenieść. O! Ja zrobię dla was więcej filmów i z oglądaniem. Sorki w ogóle z tym, że ten drugi rap, który nagrałem na 1300 wyświetleń, to jest, on jest słabszy troszeczkę. Nagram trzeci. Może mi się uda. Spróbuję nagrać trzeci, bo tam jest, jak widzicie, tam jest taki obraz normalny, tak jak tutaj widzimy, ale widzimy wszystko na boku, o tak, na boku wszystko jest. Nie, więc przepraszam was za to, przewróćcie sobie ten telefon, ale komputer nie da się przewrócić, jeżeli ktoś ogląda. Więc dlatego pomyślałam i zrobię rapa nowego. Dobra. I mamy tutaj. No. I teraz sobie nagrywamy. Oglądamy to. W nowym filmie. Naukowcy szacują, że na Ziemi żyje od 1 do 2 milionów gatunków zwierząt. Niektóre z nich są również wielokrotnie silniejsze od ludzi. Dziś pokażę wam 10 najsilniejszych zwierząt w swoim rodzaju. Przygotujcie się na zdumienie niektórymi z tych zwierząt. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Tak, a jeżeli wy jesteście nowi, to tak samo, okej? Okay? Który pochodzi z rodziny olbrzymich węży i jest jednym z najbardziej znanych węży duszących na świecie. Według naukowców istnieją 4 różne gatunki anakondy, z których anakonda zielona jest największa ze wszystkich. Węża tego można spotkać głównie w wilgotnych lasach deszczowych na północy Ameryki Południowej, gdzie mieszkają nad brzegami dużych rzek. Średnia długość anakondy wynosi od 3 do 6 metrów, ale znaleziono również okazy dłuższe niż 9 metrów o wadze 250 kg. Anakonda nie jest jadowita, ale dusi swoją ofiarę, aż przestanie oddychać. Wtedy zjada swoją zdobycz. Pokarm dla węża składa się ze zwierząt, które żyją wzdłuż wody, takich jak krokodyle, żółwie, dzikie świnie i ptaki. W rzadkich przypadkach, jeśli wąż czuje się zagrożony lub jest bardzo głodny, czekajcie. Może zaatakować człowieka. Dobra. Numer 9. Hipopotam, zwierzę, którego możesz się nie spodziewać na tej liście, ale są one o wiele bardziej niebezpieczne niż ci się wydaje. Są dwa rodzaje hipopotamów. Hipopotam pigmejski i hipopotam boskulity, który przy okazji jest jednym z największych ssaków lądowych na Ziemi. Jak tylko wejdziesz na terytorium hipopotama, może się poczuć zagrożonym i zaatakować swoją potężną szczęką. Jest to najbardziej niebezpieczne zwierzę dla ludzi w RPA, po komarze i krokodylu nilowym. Nie popełnij błędu. Mogą wydawać się powolne, ale mogą osiągać na lądzie prędkość od 30 do 40 km na godzinę. Ale nie martw się. Żyją głównie w rzekach i jeziorach Sahary Południowej. Chłodzą się w wodzie przez cały dzień z powodu upału, a kiedy są głodne, wychodzą na ląd w poszukiwaniu jedzenia. Jeśli się z nimi spotkasz, upewnij się, że obserwujesz je z daleka. Numer 8. Super, nie? Angielski jest rasą psów, których pochodzenie nie jest do końca jasne. Mi się to podoba. Zazwyczaj ważą od 7 do 14 kg. Mi się podoba. Jest jednak pies, o którym mówi się, że jest najsilniejszy psem na świecie i krążą historię, że pomagał rosyjskiej armii. Wendy, bo tak nazywa się ten pies, ma podwójną masę mięśniową, co sprawia, że waży 2 razy więcej niż zwykły kar. Uważa się, że ważący 27 kg pies jest częścią badań genetycznych Stanów Zjednoczonych nad molsatyną, która jest rodzajem białka wzrostu i rozwoju mięśni. Jej właścicielka, Ingrid Hansen, mówi, że Wendy jest bardzo przyjaznym i słodkim zwierzakiem i że uwielbia biegać i bawić się z innymi psami. Pies szybko się męczy, a także spędza dużo czasu na lenikowaniu. Pomimo swojego charakterystycznego wyglądu, pies żył szczęśliwie. Osiągnęła 14 lat, to jest normą jak na farta angielskiego. Numer 7. Niedźwiedzie gminy są bardzo potężnymi zwierzętami, podobno są od 4 do 5 razy silniejsze od ludzi. Kiedy niedźwiedź dźwięki swoje na swoich nogach, może osiągać wysokość 3 metrów. Niektóre z tych niedźwiedzi mają niesamowite 600 kg i używają 10 cm ostrych pazurów. Poczekajcie chwilkę.
Bo ja tutaj muszę sprawdzić. A tak wam widać cały komputer? Myślę, że tak widać. Myślę, że widać. Dobra. Chyba widać, bo widzę. O! O! I tak jest dobrze. Do kopania ziemi w poszukiwaniu pożywienia. Niedźwiedzie grizzly występują głównie w górach skalistych w Ameryce Północnej. Czasami jednak wędrują one do domów ludzi, a ponieważ są bardzo inteligentne, starają się znaleźć pożywienie w samochodach i śmietnikach. To może być niebezpieczna sytuacja dla ludzi, zwłaszcza jeśli niedźwiedź czuje się zagrożony. Najlepsze, co można zrobić, to stać spokojnie. Ucieczka nie ma sensu, ponieważ niedźwiedź może lepiej i szybciej biegać. Poza tym mają niesamowitą siłę gryzienia 82 par. Numer 6. Słoń afrykański jest uważany za największy. Według mnie to jest kowalski. Obecnie żyje tylko 3 gatunki słoni. Są to słonie afrykańskie, słonie leśne i słonie indyjskie. Szacuje się, że zwierzęta słoniopodobne pojawiły się na Ziemi około 35 milionów lat temu. Współczesne słonie wraz z wymarłymi mamutami ewoluowały zaledwie 5 milionów lat temu. WWF mówi, że jeśli ludzie nie przestaną polować na słonie afrykańskie, wyginą do roku 2040. Słoń afrykański ma zazwyczaj od 2,5 do 4 metrów wysokości i waży od 2500 do 7000 kg. Słonie te są tak silne, że potrafią unieść prawie 2 razy więcej niż wynosi. Czekajcie! Mówi się również, że samice słoni mogą wykazywać troskliwe zachowanie i istnieją nawet dowody, że mogą opłakiwać swoich rówieśników tak jak ludzie. Numer 5. Oczywiście, że nie mogę zapomnieć o krokodylu na tej liście. Na świecie istnieje 13 gatunków krokodyli, które występują w tropikalnych... Poczekajcie chwilę. Jest przerwa, ale ja będę oglądać, ale ja wam opowiem. To jest przerwa. Według kilku badań utworzyć i używać narzędzi. Mrówki nie liście, ale jej siła jest niesamowita w porównaniu z wielkością. Naukowcy mówią, że ta mrówka może unieść ciężar 50 razy większy od niej. Tygrysy są jednymi z największych i najsilniejszych ptaków. Istnieje 9 różnych podgatunków tygrysa, z których 3 są umarłe. Te myśliwskie drapieżniki często zamieszkiwały lasy i łąki południowo-wschodniej Azji. Jednak tygrys syberyjski żyje w silniejszych rejonach Rosji i północno-wschodnich Chinach. Długość tygrysa wynosi zazwyczaj od 2 do 3,7 metra, a jego waga od 65 do 310 kg. Posiada on bardzo silną siłę gryzienia, wynoszącą około 70 bar. Za pomocą której może zabić swoją ofiarę ugryzieniem w szyję. Następnie używa swoich silnych kłów do rozerwania ciała. Ponadto tygrys może unieść dwukrotność swojej masy podczas wspinania się na drzewo. Pomarańczowo-czarne futro pomaga im również się kamuflować i mogą gonić ofiarę z prędkością od 49 do 65 km na godzinę. Numer 1. W Chinach jest ponad 350 tysięcy różnych gatunków chrząszczy. Owady te występują we wszystkich kształtach i rozmiarach. Dwa z najsilniejszych gatunków to rochatyniec nosorożec i chrząszcz gnojowy. Nosorożec zawdzięcza swoją nazwę od stosunkowo dużego, przypominającego ruch kolca na głowie. Ruch ten używany jest m.in. do walki z rówieśnikami. Nosorożec może podnosić do 850 razy większą wagę niż jego własny ciężar. Ale rzut gnojowy jest jeszcze silniejszy. Chrząszcz gnojowy z łatwością podnosi 1141 razy większy ciężar od masy własnego ciała. Gdyby dać człowiekowi tę siłę, oznaczałoby to, że może podnieść 65 tysięcy kilogramów. Czyli 6 dwupiętrowych autobusów pełnych ludzi. Jednak chrząszcze mogą być użyteczne. Dla przykładu pomagają w usuwaniu odpadów, zjadaniu martwych drzew czy zapylaniu roślin. Istnieją jednak również chrząszcze, które niszczą uprawy. W każdym razie chrząszcz jest numerem 1 na tej liście najsilniejszych zwierząt. Spodziewaliście się tego? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, kliknij jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki czemu następnym razem. Mam nadzieję, że wam się podobał filmik. No, bardzo lubię z wami nagrywać i oglądać. A więc zaraz się żegnamy. Jeszcze zobaczcie, jakie możecie filmy obejrzeć. Tutaj są.
Wiecie co? Zostawiajcie lajki, subskrypcje z dzwoneczkiem. Nawet Jerzyk wam to mówi. Zostawiajcie subskrypcje i dzwoneczki i lajki. No. Wyświetlenia dobijamy wszystkiego. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, na przykład ten bałwan, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. To wtedy w następny odcinek będę oglądać ten z bałwanem. No, ten, albo ten, albo ten, 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 ten. Jakie chcecie, jakie naprawdę chcecie. Do wyboru, do koloru. A więc zaraz się żegnamy. No i mam nadzieję, że wam się podobają moje filmiki, które nagrywam. Ja jestem bardzo, się staram, wiecie? Teraz chciałam nagrać taki filmik na luzie. Nie będziemy też oglądać satysfakcjonujące filmiki. No już się zbliża nowy rok, 28 grudzień. Jest godzina, dobra, jest godzina 18:40. A więc już żegnamy się. Pa!